No i przyszła zima, no i spadł śnieg. No i znowu kierowcy narzekają na trudne warunki drogowe i na brak odśnieżarek. Instytucje odpowiedzialne za stan nawierzchni odpowiadają, że robią co mogą. W powiecie ostródzkim sytuacja nie jest najgorsza, a drogowcy są na posterunku. Jesteśmy przygotowani zarówno pod względem przygotowanych umów, które są zawarte na okres 2 lat. Z firmami, które to realizują. Trochę wspomagamy własnym sprzętem, bo zakupiliśmy również dla siebie w ramach swoich służb sprzęt. Mam nadzieję, że podołamy tym problemom, które wynikają z opadów i ze śliskości jezdni. Dzisiaj wyruszyły piaskarki z samą solą, bo niestety ta mieszanka, która została przygotowana, trochę nie daje założonego rezultatu, więc dzisiaj podjęliśmy decyzję, że będziemy sypać samą solą i myślę, że ta jakość dróg powiatowych polepszy się znacznie. Znaczna część tych dróg w mieście to są drogi powiatowe. Na mocy porozumienia, które podpisaliśmy w ubiegłym roku, na początku ubiegłego roku, to miasto realizuje zadania powiatowe, a w zamian za to my przekazujemy środki w kwocie 1 000 000 zł plus kwoty zajęcia pasa drogowego, czyli to jest mniej więcej 1 700 000 na rok, w tym również zimowe utrzymanie dróg. Według synoptyków opady śniegu potrwają jeszcze kilka dni, później ma być cieplej i będzie odwilż. Niestety, to nie ostatnie słowo zimy, która na pewno wróci i wtedy problem odśnieżania dróg znowu będzie na ustach niemal każdego kierowcy.